Andrzej Czok. Wybitny znawca alpinizmu Józef Nyka pisał o nim. Z natury uzdolniony do działania na dużych wysokościach, był alpinistą himalajskim światowego formatu. Wspaniały towarzysz w górach, człowiek o niespożytych siłach i wielkim dynamizmie. W 1976 roku wszedł w skład narodowej wyprawy na K2. Na nowej drodze północno-wschodnią granią dotarł do wysokości 8000 metrów. Wkrótce przyszła seria wielkich sukcesów w górach najwyższych. W 1979 roku wszedł bez tlenu na lotce, wiosną następnego roku nową drogą na Everest. W 1982 roku zdobył zachodnią ścianę Makalu. W 1985 Daulagiri. Kanchenjunga miała być jego piątym ośmiotysięcznikiem. 11 stycznia 1986 roku podczas akcji górskiej zmarł nagle na chorobę wysokościową.